Dzień dobry widzowie, witajcie. Na początku odcinka chciałbym poruszyć temat kursów, które ostatnio wypuszczam, które muszę wypuścić. Dostaję tam informację, że się sprzedałem, że, no, że to, że nagrywam te kursy, to jest jakieś tam, można powiedzieć, że zło, że koniec końców jestem taki jak wszyscy. Nagrywam dla Was szósty rok. Nagrywam dla Was szósty rok. Z tego kanału, praktycznie, jeśli chodzi o pieniądze, no to nie zarobiłem nic. I teraz, biorąc pod uwagę to, że chcę przejść na wyższy etap, że chcę zbudować wspaniały portal, który Wam wszystkim pomoże, że będę mógł odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania, potrzebuję do tego pieniędzy. Żeby nadal wyjść na zero, taki jaki mam plan, zakładam, no to kanał musi wygenerować 20 tysięcy złotych przychodu, czyli inaczej, musi zarobić 20 tysięcy złotych, żebym mógł opłacić pracowników, żebym mógł opłacić osoby, które będą na Wasze pytania odpowiadały, osoby, które będą gdzieś tam przetrzepywały internet, żeby prowadzić portal, ponieważ koniec końców dostaję mnóstwo wiadomości na wielu, wielu platformach z prośbą o pomoc, z prośbą o o jakieś no o, ogólnie o porady i ludzie chcą za to płacić, no to jak ja mogę przejść ko tego obojętnie. Kiedy wydasz ten kurs Baselinker? No mówię, kurs jest nieaktualny, no nie mam czasu go niestety zrobić. Nie mam czasu, nie mam czasu, nie mam czasu. I cały czas jest taka odpowiedź. A czasami jak przeczytam ścianę tekstu ogromną, no to tak naprawdę zabieram się tydzień albo dwa tygodnie do odpisywania i koniec końców nie odpiszę. No i człowiek, który tam siedzi, który jest moim widzem, który mnie śledzi, jest tak jakby kopnięty za przeproszenie w tyłek i Stwierdziłem, że z tym skończę. Ja jestem w stanie doładować tutaj spółkę zajmującą się kanałem i, i doładuję, no ale to tak czy siak 20 tysięcy złotych jeszcze miesięcznie dokładać do spółki nie mogę, więc spółka musi zarabiać. Więc pojawi się jeszcze kilka odcinków z kursami, i docelowo każde wasze zapytanie będzie miało. W moim kanale odpowiedź. O co byście nie pytali, będzie na to odpowiedź. Taki jest na to plan. Dostaję teraz jeszcze mnóstwo zapytań o import. No nie mogę się wypowiedzieć na temat importu aktualnie, no bo nie importuję. Więc co ja Wam mogę powiedzieć? Importowałem 3 lata temu. Teraz, dopiero jak zacznę importować, no to będę mógł coś w temacie powiedzieć. Aczkolwiek, może pójdę do osoby, która się importuje samolotem. Słuchaj. Sprowadziłeś tysiąc paczek już samolotem, sprowadziłeś tysiąc paczek już pociągiem, sprowadziłeś tysiąc kontenerów. Yy, z statkiem nie chcesz sprzedać swojej wiedzy, no bo moi widzowie są bardzo zainteresowani, chcieliby to zrobić porządnie. Ja się pod tym podpiszę swoim imieniem i nazwiskiem, pójdę do niego, zrobimy ten kurs i ja wam go będę próbował sprzedać, żebyście nie musieli szukać, żebyście nie musieli sprawdzać. Kupujecie, macie gotowy, działacie i w ten sposób ma to działać. I mówię, w jaki sposób te 20 tysięcy złotych muszę zebrać i to właśnie będę po malutku sobie kurs po kursie dodawał i po malutku będę sobie to sprzedawał. To, co mogę, żeby każdemu praktycznie tutaj w temacie pomóc. I nie chciałbym jeszcze, pod, podkreślam, nie chciałbym jeszcze y, tutaj, żeby osoby jakiekolwiek się w temacie wypowiadały, że robię coś dla pieniędzy, no bo przez 6 lat jednak dla pieniędzy tutaj tych odcinków nie nagrywałem. Oczywiście przyniosło to korzyści i przynosi to kolejne korzyści i jeszcze będzie to przynosiło korzyści, ale koniec końców jestem przekonany, że za 3, 4, 5 lat Osoby będą szukały w tym całym burdlu na TikToku, burdlu na YouTube, będą szukali jakiejś wiedzy takiej, e, s, no inaczej, jakiejś takiej wiedzy, nie wiem, praktycznej, będą chcieli ominąć tych oszustów, bo wiadomości typu: Słuchaj, kupiłem kurs u tego, u tego, i to jest lanie wody, nie masz jakiegoś lepszego kursu, to ja mam. Tysiąc takich wiadomości. No a kursów nie robiłem, bo nie miałem czasu na to. I koniec końców szykuję się do tego, co będzie za jakiś czas, że mój kanał będzie na YouTubie niszowy i będzie miał porządną wiedzę i, i będę to budował. Także musimy to przetrwać, że kilka tych odcinków powstanie takich, y, jakie powstają. No ale dodaję je sobie do opisu, dodam je sobie na stronę i one muszą być. Teraz mamy kolejnego screena, o czym Wam chcę powiedzieć. Czas wyznaczyć sobie jakieś cele na, na ten rok. I wyznaczam sobie następujący cel: ogólnie 15 tysięcy zamówień miesięcznie, czyli ze wszystkich źródeł chciałbym generować 15 tysięcy zamówień miesięcznie. Aktualnie generuję 6716 w ciągu ostatnich 30 dni. Dzisiaj nagrywam odcinek, więc dzisiaj jest statystyka. Na Allegro cel, jaki chciałbym osiągnąć, to jest 300 tysięcy złotych przychodu miesięcznie. Aktualny przychód to 79 tysięcy w sklepie internetowym. Chciałbym sprzedawać za 100 tysięcy złotych. Aktualnie sprzedaję za 23, no to troszeczkę mi tutaj do celu brakuje. Ale w, w sklepie internetowym postanowiłem sobie, pracuję teraz nad sklepem. Postanowiłem sobie, że będę e, ustalał ceny do wszystkich produktów takie same czyli ten sam narzut, plus uruchomię kampanię i o sklepie internetowym chcę zapomnieć i chcę robić kolejne sklepy internetowe. No tak, jak tutaj macie w punkcie 6 i 7, mam w planach teraz na szybko dwa sklepy internetowe. I teraz dokładnie jeszcze nie wiem, na czym mam postawić ten sklep internetowy, ponieważ ostatnio dzwonił do mnie widz, że on tworzy sklepy na tym i na tym. Rozmawiałem z inną osobą, że ona tworzy jeszcze na czymś innym i chcę, tak naprawdę, chciałbym wszystkiego spróbować, no bo. Te I też, jak już przekroczę te 20 tysięcy złotych przychodu na tak zwane koszty, no to chciałbym zacząć robić dla Was content, przepalać budżet, może inwestować w jakieś nietypowe rzeczy, robić jakieś takie rzeczy, żeby, ten, żeby te pieniądze wszystkie dodatkowe były yy, przeznaczane na content na tym kanale. Coś, czego nie robi nikt inny. No bo tutaj ma nie być kanał w postaci takiej, że ja chcę zarabiać pieniądze, tylko ma być do jakichś takich ciekawych, ciekawych, Rzeczy, które będę mógł sobie testować. Na hurtowni chcę osiągnąć 50 tysięcy złotych przychodów w miesiąc. Aktualnie mam 7 tysięcy, i tutaj Czechy, tutaj mam akurat taki cel, że chciałbym zrobić milion w rok. No i gdzieś tam na początku każdego odcinka, jak będę nagrywał, chciałbym dodać tutaj taką informację, jak te cele się zmieniły tam na przestrzeni. Jak to aktualnie, czy to się zwiększa, czy to się zmniejsza? Jak to aktualnie u mnie wszystko wygląda i to tyle, sklep internetowy numer 2, numer 3 na pewno będę robił online, na pewno będziemy tutaj w temacie rozmawiali. Cały czas jeszcze pracuję nad live'ami, ale cały czas jeszcze jest coś i za chwileczkę Wam też, właśnie tytuł tego odcinka Wam przedstawię, jak wygląda życie aktualnie przedsiębiorcy, ale to w dalszej części odcinka. Ok, i tutaj najlepszym wyznacznikiem tej tabeli, której ja sobie poprowadziłem. Na początku jest tutaj możemy sobie zobaczyć ilość i wartość zamówień z ostatnich 30 dni, 6716. Tutaj dążymy do 15 tysięcy zamówień. Kolejny screen jest to moje konto na Allegro 79 tysięcy złotych, przychodów i tutaj sobie wziąłem sortowanie, że wysortowałem sobie e, tylko i wyłącznie produkty, które wysłałem, nie, czyli tylko opłacone. Te zamówienia, które wpadły bez opłacenia, tutaj są wyrzucone z tego. Czyli mamy 1316 zamówień i mamy 79 tysięcy złotych przychodów. No i teraz będziecie świadkami tej walki e, zwiększenia obrotów do 300 tysięcy złotych, czyli muszę zwiększyć te obroty praktycznie czterokrotnie, nie, żeby tutaj osiągnąć cel. Już tutaj widać ładnie, pięknie pracę, no bo widzicie sobie 14, 15, 16 luty jak przychody wyglądały, no i teraz praca tutaj jest nad Allegro jest coraz większa, coraz większa. Widzicie, że ten wykres tak jakby Pierwsza połowa do drugiej połowy to jest już yy, wyżej troszeczkę, nie? No i będziemy dążyli do tego, żeby było jeszcze wyżej, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Żeby cały czas to sobie pomalutku, pomalutku, pomalutku rosło. W końcu dopieszczamy aukcję, ustalamy ceny. W końcu zająłem się... Znaczy inaczej, ja się nie zająłem tym kątem na Allegro. O tak, można w ten sposób powiedzieć. Zajął się nim ktoś inny, no ale ta osoba... I docelowo, jak ta osoba będzie się super zajmowała kątem na Allegro, no to pewnie w jakimś momencie wprowadzę... Jak już osiągnę te 300 tysięcy, wprowadzę audyt konta na Allegro. Więc jeśli komuś nie będzie szła sprzedaż, będzie mógł sobie wejść i nie kupić kurs, tylko kupić sobie audyt i ta osoba w ciągu kilku godzin przetrzepie wzdłuż i wszerz wasze konto na Allegro. Co robicie źle, co musicie poprawić? I tutaj będzie pięknie, będziecie świadkami tego, jak można tak naprawdę z konta na Allegro, które osiąga. Przychody bardzo, bardzo małe, bo to było już w okolicy, tam, nie wiem, 40 tysięcy złotych, teraz już mamy 80. Zobaczymy, czy się uda z tego konta wycisnąć 300 tysięcy złotych, no i na pewno będę chciał to przerobić w coś, jeśli ktoś będzie chciał kupić coś ode mnie, no to będzie mógł kupić. Tutaj teraz widzicie mój sklep internetowy. Tak jak widać, do 22 lutego praktycznie była uruchomiona kampania, yy, kampania, ale nie, Google Ads. Tutaj kampania została wyłączona, więc obroty 23 929 zł aktualnie. Tutaj mam, jeśli chodzi o sklep internetowy, mam dużo, bardzo dużo fajnych planów, bo już uruchomiłem kampanię na Facebooku. Już pomału zaczynam wrzucać ulotki do klientów, którzy kupią tutaj u mnie w sklepie internetowym. Takie fajne ulotki. Ze sklejki za jakiś czas Wam pokażę, no to na pewno klienta to będzie zachęcało, żeby już u mnie zawsze kupował. Także mam dużo, dużo planów. Wydaje mi się, że te 100 tysięcy złotych uda się osiągnąć. Super by było, no bo sklep internetowy to jednak sklep internetowy. Okej, okay, no i widzimy tutaj teraz moją hurtownię. Hurtownia jak hurtownia 7000 zł obrotu, bardzo słabo zaniedbane, praktycznie nie miałem czasu, yy, nie miałem czasu tutaj tematem się zajmować. Już się tematem zajmuję i tworzę sobie bazę Bazę tutaj, bazę grup na Facebooku, które zajmują się gdzieś tam sprzedażą, właśnie hurtową, bo cały czas poszukuję tych klientów hurtowych, gdzie oni wszyscy są, gdzie oni wszyscy są i staram się też tutaj dostosować ceny. Hurtownia na razie jest zaniedbana, dokończę mój sklep internetowy, ale Allegro dokończę sklep internetowy i wtedy przeskakuję na hurtownię i będziemy tutaj też obroty zwiększali, także będzie elegancki wyznacznik. O, no i dobrze, tutaj jeszcze macie na Allegro, tutaj wartość sprzedaży na Allegro. Super, tutaj też widać wykres, że od 12 do tak naprawdę 26 ani razu nie przekroczyłem 3000 zł przychodu, praktycznie. No tutaj troszeczkę przekroczyłem, ale te przychody widzicie, jakie tutaj były, 2000, nawet po 1000. A tutaj już możecie sobie zobaczyć, że od 28 Tutaj doszło do 4000, tutaj w weekend dochodzi do 2000, tutaj już doszło jeden dzień nawet do 5, nawet już drugi dzień do 5 tysięcy, także obroty cały czas rosną i mam nadzieję, że ten wykres już będzie w nieskończoność rósł. A no i na portalu mamy tutaj taki wpis. Przypominamy zbóż swoją deklarację BDO do 15 marca. Także przypominam, zostało jeszcze dni dwie sztuki. Nie udało mi się znaleźć osoby, która będzie się zajmowała BDO stricte dla was. Nie zdążyłem tej osoby dokładnie sprawdzić, bo też chciałbym jak za jakiś czas oferować wam składanie sprawozdań BDO, jak tego pilnować, jak to rozliczać, jak to wszystko wygląda. No ale niestety nie znalazłem takiej osoby, którą byłbym na razie w stanie podpisać. Jakiś czas temu miałem taką panią, to pani mnie co prawda nadal obsługuje, ale takie mieszane są uczucia. Nie mogę się pod tą panią podpisać swoim i nazwiskiem, dlatego też, e, dlatego też e, nie poleciłem wam w tym roku, nie zdążyłem, nie wyrobiłem się z tematem. Na przyszły rok na pewno będzie jakiś specjalista od BDO, więc, jeśli wam tylko przyjdzie coś do głowy, kurde, czas załatwić BDO, no to. Dobra, napiszę do niego, on mi to wszystko ogarnie tak jak być powinno. No i właśnie w ten sposób będę chciał wspierać tutaj wasze biznesy, pomalutku sobie to e, tworzyć. No ale robię to pomału, żeby nie na hura, żeby się znowu gdzieś tam nie zniechęcić i żeby znowu gdzieś się nie zakopać w robocie. Ok, i teraz tu co Wam chcę pokazać? Biznes z Maltą, zeznania na policji. Ostatni poniedziałek była taka sytuacja, że miałem zaplanowany cały poniedziałek. Stwierdziłem tak, mówię do żony: słuchaj, dziś w niedzielę nie pracuję, jedziemy sobie na pitce, tutaj to, po południu spędzamy tu, wieczór spędzamy tak, wszystko zaplanowane. A ja wstaję w poniedziałek o 6 rano i cisnę z robotą, żeby nic w niedzielę nie robić. Taki był na to wszystko plan. No i co się okazało, że około 13 wychodzę z domu z rodziną. Wychodzę z domu, podjeżdża samochód, się zatrzymuje, i jakaś tam kija, nie wiem, jakaś tam taka nieoznakowana. Mówi dzień dobry, czy pan, pan i tak. No, mówię to no tak. Mówię pan, co? Musi pan złożyć zeznania, bo ja tutaj dostałem z prokuratury y, pismo, że coś tam, jakieś biznesy z Maltą. I, i coś tam coś tam, no, mówię, no ale jak zeznanie, jakie biznes no, że wystawił Pan w 2022 roku fakturę dla jakiegoś przedsiębiorcy z Malty tutaj ma Pan imię i nazwisko, no mówię, no pokaże mi Pan ten dokument, nie, no i stoję, rodzina czeka, pokaże mi Pan ten dokument, no i przeglądam ten dokument bo Mówię, zrobię sobie zdjęcie, nie? Nie może pan zrobić zdjęcia, bo to z prokuratury przyszło, gdzieś tam, stamtąd, stamtąd, i musi pan przyjechać na komisariat złożyć zeznania. Mówię, no ale skąd ja mam wiedzieć? Mówię, musi mi pan jakieś dać imię, nazwisko, żebym coś sprawdził. Co ja przyjadę, mówię na zeznania do was i, i mówię, co, nie, będzie, nie będę miał żadnych danych. No dobra, to sobie pan spisze, nie? Spisałem sobie imię, nazwisko, numer faktury i tak gadamy, gadamy, gadamy. No wiecie, rodzina już czeka, człowiek już zestresowany, no mówi Jezu, komu ja wystawiłem fakturę z Malty? Przecież ja z nikim nie zrobiłem takich interesów. Ja robię tylko interesy w Polsce. Jakby było coś z Maltą, no to pewnie by trzeba inaczej rozliczać, no to bym był tego świadomy, nie? No i koniec końców się okazuje, że e, już prawie na koniec rozmowy, że ja w tej rozmowie jestem osobą pokrzywdzoną, że ktoś mnie okradł na 30 tysięcy złotych i ja mam w tej sprawie złożyć zeznania, mówię. A co jest. No i wiecie, niedziela już była w tyłku, no bo człowiek już się tak troszeczkę stresował. O co tam może chodzić? Już wie, całą, cały wieczór niedzielny już siedziałem, y, googlowałem sobie chłopa, y, pa, sprawdzałem sobie faktury, wyciągi bankowe z 2022 przeglądałem, fakturę w księgowości, tu działałem, tu działałem. I oczywiście umówiłem się z panem y, w poniedziałek na dziewiątą rano, no to jeszcze z rana te dokumenty ogarniałem, pojechałem na dziewiątą. Oczywiście zeznania za wszystko spiszą, no to półtorej godziny. Wiadomo, jeszcze trzeba było dojechać, wrócić. I koniec końców wróciłem w poniedziałek, o 12 do domu. No i, i tym oto sposobem, dwa dni można powiedzieć, no nie całe dwa dni z życia, no ale biorąc pod uwagę to, że, no, że trzeba było złożyć te zeznania, gdzieś chciałem się do tego przygotować, no to 8 godzin z dwóch dni od razu pochłonęło jakiś mój biznes z Maltą. Koniec końców się okazało, że. Ani nie dostałem żadnego przelewu od chłopa z Malty na te 30 tysięcy złotych, ani nie wystawiłem żadnej faktury, ani w ogóle to imię i nazwisko, nigdy nie wystawiłem żadnej faktury temu gościowi. A to się koniec końców okazało, że ten gość jakieś pół miliona złotych dostał dotacji z jakiejś pomocy de minimis i on powinien tą pomoc zwrócić. I że on mi niby wystawił jakąś fakturę, i ja powinienem świadczyć jakąś usługę. W ogóle nie wiadomo, co tam się działo, bo tam było tyle znaków zapytania, że tak naprawdę nie wiem, co oni do końca ustalali. No, ale zeznania trzeba było złożyć. I tym oto pięknym sposobem, jak sobie człowiek coś zaplanuje, e, no to sobie tyle poplanuje, że, że nagle ucieknie. Nagle dzwoniąc z urzędu skarbowego, że trzeba jakiś dokument złożyć. Dzisiaj byłem w urzędzie skarbowym. Wchodzę do Urzędu Skarbowego. Pani mówi: Pan się umówił? Nie, no nie umówiłem się, no ale ja tylko chcę wręczyć dokumenty, bo muszę je osobiście, ktoś je musi tylko ode mnie odebrać. Pan tam siada i się umówi. Dobra, siadam, umawiam się, siedzę przy komputerze, umawiam się, umawiam imię, nazwisko, adres, NIP, że jaki urząd skarbowy, jakie województwo. Dobra, umówiłem się, podchodzę, załatwiam, załatwiam. I tu mam jeszcze, mówię, takie upoważnienie do księgowości, bo mam nową księgowość. Ale to jest inna firma, musi się Pan jeszcze raz umówić. No mówię, no kur... I wyjazd, I wyjazd do urzędu skarbowego dzisiaj, który pół godziny miał trwać w jedną, dziesięć, nie, w urzędzie miał trwać jedną minutę, pół godziny w drugą, zaraz się zrobiło z tego dwie godziny, nie? No i tak sobie życie mija, że, y, że godziny gdzieś tam uciekają. Biorąc pod uwagę to, że człowiek ma... Normalnie się pracuje 168 godzin. No to jakby te wszystkie godziny, w których się coś tam jakieś pierdoły, załatwiało, no to, uch, no to cały etat byłby. No. Także tyle na dzisiaj. Zapraszam do następnych odcinków. Mam już wszystko ładnie w firmie uporządkowane i mam już wszystko poremontowane, biuro kończę, także mam nadzieję, że będę tutaj dla was częściej.